Witajcie podczas tej pięknej, kolejnej kwietniowej niedzieli. Pięknej, ale zarazem smutnej. Pięknej, bo pogoda za oknem zachęca do wyjścia, ale z drugiej strony smutnej, bo też wyjść, aby spotkać się wspólnie, nie możemy. Dlatego zmuszeni jesteśmy do tego, aby pozostać w naszych domach i aby wspólnie, choć w takiej pewnej namiastce, zasiąść przed swoimi monitorami i wspólnie razem rozważać to, co Pan Bóg by chciał nam przedstawić właśnie dzisiaj. A dzisiaj zaczniemy temat szczególny, ponieważ w naszych rozważaniach z Księgi Wyjścia dochodzimy już do momentu, kiedy to zostaje nadane, czy nadawane, raczej tak musielibyśmy powiedzieć, prawo Izraelowi. I dzisiaj zaczniemy cykl trzech takich nauczań dotyczących właśnie zakonu. Nadaniu prawa, z tego, z czym to się wiąże, jaki chrześcijanie mają do tego mieć stosunek i czy dzisiaj ono obowiązuje nas w tak równej mierze jak Izraelitów, a jeśli nie, to w jaki sposób? Zapraszam serdecznie. Czytelnicy Biblii, którzy z wytrwałością przebrną przez pierwszą Księgę Mojżeszową, napotykają od drugiej Księgi Mojżeszowej pewien problem, ponieważ mniej więcej tyle w naszych Bibliach to treść dotycząca zakonu, dotycząca prawa Izraelitów, prawa, które nadał im sam Bóg. W związku z tym pojawia się szereg różnych pytań. Po co właściwie Bóg nadał prawo? Do kogo ono było skierowane? Czy nadal nas obowiązuje? Jak chrześcijanie mają postrzegać wszystkie te przykazania prawa? Dla większości więc czytelników te księgi stanowią pewien problem. Ba, nawet dla niektórych kaznodziei jest to problem natury egzegetyczno-homiletycznej. Jak do nich podejść? W jaki sposób treść tej świętej księgi, treść tych również świętych ksiąg, czterech mojżeszowych, ma mieć wpływ na życie dzisiejszych chrześcijan? Dzisiaj, podczas tego rozważania, podczas tego studium, przyjrzymy się podziałowi zakonu. Przyjrzymy się również celowi, dlaczego on został nadany i w jaki sposób Chrystus do niego się odnosił i w jaki sposób prawo miało wpływ na Jezusa. A więc po pierwsze, dlaczego zostało nadane prawo Mojżeszowe Izraelitom? Przede wszystkim trzeba podkreślić, że zakon był wyrazem przymierza, czyli umowy pomiędzy Bogiem a Izraelem. O tym czytamy w kilkunastu miejscach drugiej czy piątej Mojżeszowej. Widzialnymi znakami tego przymierza był dekalog, czyli 10 przykazań, o których powiemy sobie za tydzień, oraz skrzynia przymierza, w której ten dekalog był zdeponowany. Po drugie, przy nadaniu prawa na Górze Synaj uczestniczyli również aniołowie. Kiedy czytamy samą Księgę Wyjścia, to tam aniołowie się nie pojawiają, ale kiedy przejdziemy do Nowego Testamentu, do listu do Galacjan, do listu do Hebrajczyków, czy do Dziejów Apostolskich, wówczas spotykamy informację o tym, że uczestniczyli również tam aniołowie. Dalej, przez zakon Bóg objawiał swoją wolę Izraelowi. Tam na górze Synaj, a później podczas wędrówki przez pustynię. Zakon bez wątpienia został dany dla ujawnienia przestępstw człowieka. I to doskonale wyjaśnia nam apostoł Paweł w liście do Rzymian, że zakon pokazuje, jaki jest człowiek, jaki jest stan jego serca. Następnie zakon przekonywał człowieka o jego grzeszności. O tym również mówili do Rzymian, ale również list do Galacjan. Ujawniał, że człowiek jest grzesznikiem zasługującym na wyrok potępienia. I w konsekwencji prawo było w rzeczywistości dla ludzi więzieniem. Ono trzymało w takich ryzach, których nie można było zerwać. Ryzach, które w ogóle nie można było wypełnić. Stało się więc więzieniem. I zakon był przewodnikiem, był pedagogiem do Chrystusa. Był tym, który człowieka, czy Izraelitę z początku prowadził aż do Chrystusa, ponieważ to Chrystus
jak się okaże niebawem, nadał nowe prawo i w ten sposób zmienił przymierze. Dlatego końcem zakonu jest Chrystus. O tym czytamy w liście do Rzymian, jak również w liście do Efezjan. Należy zatem podkreślić, moi kochani, z całą stanowczością, że zakon mojżeszowy był skierowany do konkretnej grupy ludzi, do Izraelitów. Jeśli ktoś stawał się Izraelitą, obowiązywał go zakon. Jeśli ktoś nie był Izraelitą, to zakon go nie obowiązywał. To jest bardzo ważne, aby w tym momencie to podkreślić. Zakon był dany Izraelowi. Ich miał obowiązywać. Jeżeli ktoś chciał, aby ten zakon miał również na niego mieć wpływ, to musiał stać się Izraelitą. Jak zatem do zakonu mieli podchodzić poganie? Nie Izraelitom zakon pokazywał, jaki jest Bóg. Pokazywał jego charakter, pokazywał to, co Bóg lubi, a z drugiej strony to, czego nienawidzi. Pokazywał, w jaki sposób Bóg podchodzi do elementów natury egzystencjonalnej, natury seksualnej, natury ofiarniczej itd., itd. Natomiast należy podkreślić, że zakon nie był w pełni wyczerpujący. Tak? W zakonie nie było przedstawione wszystkie, nie były przedstawione wszystkie przypadki, każde możliwe podejścia i tak dalej. Dlatego zakon był dany pewnej grupie ludzi w określonym czasie, w określonych warunkach, po to, aby oni mogli poprzez przymierze z tym Panem Bogiem w pewien sposób wobec Niego się zachowywać. I kochani moi, kiedy patrzymy na te w zasadzie cztery księgi mojżeszowe, od drugiej do piątej, to widzimy tam mnóstwo różnych przepisów. W sumie jest ich 613. I te przepisy różnie są rozlokowane. Nie jest tak, jak byśmy na przykład my chcieli to jakoś tam usystematyzować i zawrzeć na przykład w formie pewnego katechizmu, gdzie są poszczególne elementy powypisywane i to gdzieś tam trzyma się pewnego porządku. Otóż nie. Dlatego teolodzy i bibliści wyróżnili takie główne trzy podziały, jeśli chodzi o zakon. Tak? Po pierwsze, zakon mojżeszowy zawierał w sobie prawo moralne, tak? Prawo religijno-etyczne, czyli to, w jaki sposób ci Izraelici powinni się zachowywać i w jaki sposób powinni swoją świętość okazywać. Tak? I oczywiście podstawą tego prawa, podstawą zakonu moralnego był dekalog, o którym czytamy w 2 Mojżeszowej 20 rozdziale oraz w 5 Mojżeszowej w 5 rozdziale. I w skład tego zakonu moralnego wchodzi kilka kodeksów. Wiem, że to wydaje się być nieco zawiłe, ale wierzę w to, że dacie radę to załapać. Po pierwsze, kodeks przymierza, który określał warunki przymierza między Bogiem a Izraelitami. Po drugie, kodeks świętości, który określał warunki świętości tych ludzi oraz świętości kapłanów. W jaki sposób Bóg tą świętość wyobrażał sobie, aby oni w niej chodzili. Następnie kodeks odnowionego przymierza i o tym czytamy w 34 rozdziale Księgi Wyjścia, kiedy to Izraelici wpierw ustanowili sobie złotego cielca, tam Mojżesz potłukł tablicę i w ten sposób zerwano przymierze, ale za chwilę je odnowiono, o tym czytamy w 34 rozdziale właśnie. Oraz kodeks deuteronomiczny, czyli kodeks powtórzonego prawa, który zapisany jest w Księdze Powtórzonego Prawa od 12 do 26 wersetu, kiedy to Mojżesz na stepach Moabu, tuż przed wejściem Izraelitów do Ziemi Obiecanej, przypomina im prawo. A więc prawo moralne, tak, podzielone na przynajmniej cztery kodeksy: świętości, przymierza, odnowionego przymierza oraz powtórzonego prawa. Dalej, zakon mojżeszowy, całościowy, można podzielić na drugą grupę, tak, którą nazwano prawem ceremonialnym, tak, obrzędowe, kultowe i rytualne. I zakon ceremonialny regulował służbę Izraela wobec Boga. Tak? On pokazywał, w jaki sposób
oni mają składać ofiary, w jaki sposób te ofiary mają być selekcjonowane, w jaki sposób mają być oczyszczane i tak dalej. Natomiast list do Hebrajczyków wyraźnie stwierdza i zauważa, że przepisy te przestały obowiązywać definitywnie wraz ze śmiercią Jezusa Chrystusa. I to jest zapisane w Nowym Testamencie. Natomiast kiedy byśmy spojrzeli na historię, to zauważymy, że w roku 70, kiedy zburzono świątynię w Jerozolimie, kiedy Tytus, późniejszy cesarz rzymski, zburzył Jerozolimę, wówczas już nawet nie było miejsca, gdzie można byłoby te ofiary złożyć. A więc zobaczmy, że ofiara Chrystusa, tak, wraz z ofiarą Chrystusa zakończono, tak, przynajmniej w tej Bożej ekonomii, sens składania ofiar, natomiast później Bóg dopełnił to poprzez pozwolenie na to, aby Jego świątynia w Jerozolimie została zburzona. I to prawo ceremonialne również dzieli się na różnych kilka kodeksów. Kodeks ofiarniczy, czyli w jaki sposób te ofiary składać i tak dalej. Kodeks kapłański, czyli w jaki sposób kapłani mają podchodzić do służby. Kodeks czystości, a więc w jaki sposób zarówno lud, jak i kapłani mają być czyści. Kodeks świętości, tak, czyli ukazujący, w jaki sposób lud Izraela ma definiować świętość. Kodeks świątynny, czyli w jaki sposób lud Izraela oraz kapłani mają podchodzić do przybytku świętego, oraz przepisy o świętach pańskich i dniach świątecznych, tak? Było sześć bodajże świąt głównych w Izraelu, trzy wiosenne, trzy jesienne, i one zostały opisane właśnie w tym prawie ceremonialnym. I zostaje nam na końcu, w tym podziale prawa mojżeszowego, ostatni punkt, mianowicie prawo cywilne, czyli takie społeczne, socjalne, tak? I to prawo regulowało kwestie życia codziennego. W tym prawie spotykamy na przykład takie kwestie jak to, że kiedy Izraelita miał budować dom, to miał na swoim dachu pobudować taki murek, który miał chronić, miał być taką trochę zaporą bezpieczeństwa przed tym, aby nie spaść, kiedy ktoś by przebywał na tym dachu. A więc takie różne przepisy dotyczące życia codziennego. Tak? I one dzieliły się na przepisy dotyczące właśnie rodziny, przepisy dotyczące dziedziczenia majątku, przepisy dotyczące ochrony ubogich, wdów, sierot, przychodniów. Tak? I to było to prawo cywilne. Z drugiej strony tego prawa cywilnego było również prawo karne, dotyczące regulacji związanych z wymiarem sprawiedliwości i odszkodowania. I co ciekawe, kiedy patrzymy na zakon mojżeszowy, kiedy patrzymy na ten kodeks karny, tak, prawa karnego tego zakonu mojżeszowego, to widzimy, że ono było, jak na tamte czasy, jak na tamte realia, bardzo sprawiedliwe. Kiedy spotykamy stwierdzenie oko za oko, ząb za ząb, to ono nie oznacza to, że jeżeli ktoś nam wydłubie oko, to my mamy mu wydłubać oko. Gdybyśmy przeczytali w tamtym kontekście i w tamtej kulturze, to ono pokazywało, że kara ma być współmiernie proporcjonalna do krzywdy, tak? Czyli nie ma być ani za wysoka, ani za niska, ma być proporcjonalna do tego. A więc ono było sprawiedliwe. Gdybyśmy je porównali z takim prawem Hammurabiego, które było wcześniej nadane, kilkaset lat wcześniej, ale które w ówczesnym świecie jeszcze obowiązywało, no to zobaczymy ogromną przepaść, tak? Ogromną przepaść, jeśli chodzi o sprawiedliwość Boga i sprawiedliwość człowieka, który nadał prawo Hammurabiego. Tyle jeśli chodzi o podział zakonu. Zapamiętajmy z tych kilku minut tego filmiku to, że ono było podzielone po pierwsze na prawo moralne, tak, religijno-etyczne, po drugie prawo ceremonialne, a więc obrządy i kult, oraz prawo cywilne, tak, a więc sposób zachowywania się w społeczeństwie i w tym społeczeństwie funkcjonowaniu. Pojawia się zatem pytanie, w jaki sposób Pan Jezus Chrystus, który był Żydem, i tu muszę pewnie niektórych zdziwić, on nie był Polakiem, nie urodził się w Kalwarii Żydowskiej, ani nie, jego matka nie była Polką, ale był Żydem, a więc zakon mojżeszowy go obowiązywał. W jaki sposób zatem nasz Zbawiciel podchodził do zakonu?
Pan Jezus, najwyższy autorytet, stwierdził, że nikt nie był w stanie wypełnić zakonu. Zakon bowiem nie mógł ludzi usprawiedliwić, ani doprowadzić do doskonałości. Dlaczego? Dlatego też, gdy nadeszło wypełnienie czasu, Bóg zesłał swego Syna, który się narodził z kobiety i podlegał zakonowi, aby wykupić tych, którzy byli pod zakonem, abyśmy usynowienia dostąpili. Chrystus urodził się w zakonie, Chrystusa obowiązywał ten zakon, Chrystus wypełnił ten zakon i zniósł ten zakon. I to jest bardzo dobra informacja. Ale podsumujmy ją w kilku punktach. Po pierwsze, Pan Jezus urodził się i żył za panowania zakonu. Przestrzegał Jego przykazań, o tym czytamy w Ewangelii Jana w 15 rozdziale. I wypełnił wszystkie Jego żądania. I stał się jedynym człowiekiem, który był w stanie wypełnić wszystkie wymogi, które Bóg postawił człowiekowi. Po to, abyśmy my nie musieli. Dlaczego? Dlatego, że każdy, kto nie wypełnił zakonu, każdy z ludzi, ten podlegał przekleństwu według Bożych norm. Po drugie, przez swą zastępczą śmierć na krzyżu wykupił nas od przekleństwa zakonu. Alleluja! I to jest wspaniała nowina. I w ten sposób z niewolników zakonu uczynił nas synami łaski. Chwała Jezusowi! Z niewolników zakonu uczynił nas synami łaski. To znaczy, że my już nie musimy być niewolnikami pewnego systemu przepisów prawnych, ale jesteśmy synami łaski, którzy w tej łasce obfitując chcą wypełniać Boży nowy zakon, który Chrystus ustanowił. I właśnie, na mocy swej przelanej krwi, którą przelał na Golgocie, ustanowił nowe przymierze, przymierze łaski, a swoich odkupionych nazwał sługami nowego przymierza, o czym czytamy w 2 do Koryntian, w 3 rozdziale, w 6 wersecie. Chrystus ustanowił nowe przymierze, ponieważ On był, jest i będzie ustawodawcą. W związku zatem z nowym przymierzem ustanowił nowy zakon, który to nowy zakon w Nowym Testamencie nazwany jest również zakonem ducha, zakonem wiary, zakonem wolności czy zakonem królewskim. Chrystus ustanowił nowy zakon. Stary zniósł, ponieważ on był wypisany tylko na tablicach kamiennych, na tablicach, które nie miały możliwości tego, aby człowiek mógł w całości je przyjąć. I ustanowił nowe przymierze, wypisane na tablicach naszych serc, poprzez Ducha Świętego. I ten nowy zakon człowiek jest w stanie z pomocą Ducha Świętego właśnie wypełnić. Na koniec, kochani, musimy również podkreślić pewien bardzo ważny fakt. Jezus dał swoim naśladowcom do wykonywania największe przykazanie, przykazanie miłości, miłości do Boga. I teraz moglibyśmy stwierdzić, w jaki sposób poznać, czy ja kocham Boga. Otóż w naszym kraju, w naszym społeczeństwie często mówi się, no, jak Boga kocham, tak? Utarło się takie dziwne powiedzenie. Większość ludzi, którzy tak mówią, w ogóle nie mają nic wspólnego z miłością do Boga. Jednak chcemy jako chrześcijanie, jako ludzie, którzy są oddani Panu Bogu, w jakiś sposób zweryfikować to, czy ja kocham Pana Boga. Jezus zostawił nam trzy takie sprawdziany. Po pierwsze, w jaki sposób kochamy Boga? Kochamy poprzez miłość do braci. To zauważył święty Jan w swoim liście, kiedy stwierdził, jakże możesz kochać Boga, którego nie widzisz, jeżeli nie kochasz człowieka, którego widzisz. Po drugie, miłość do Jezusa, miłość do Boga objawia się w zachowywaniu Słowa Bożego. Tylko jak mam je zachowywać, skoro go nie znam? A jak mam go znać, skoro nie czytam? Kochani, proces zaczyna się od tego, że ja poznaję Słowo Boże, przez to poznaję Boga, którego Słowo wówczas chcę zachowywać. I po trzecie, miłość do Niego objawia się poprzez przestrzeganie przykazań Jezusa. To w Ewangeliach i w listach, tak? W nauce apostolskiej dowiadujemy się tego, w jaki sposób i czym jest przestrzeganie przykazań ustawodawcy nowego zakonu, tak? Zakonu Jezusa Chrystusa. I to właśnie w nauce apostolskiej, w nauce Ewangelii dowiadujemy się, w jaki sposób naśladować Jezusa, w jaki sposób kochać Go, co On lubi, czego nie lubi i w jaki sposób wypełniać to Słowo, które nam pozostawił.
Tyle na dzisiaj, kochani, jeśli chodzi o zakon, o strukturę zakonu, o jego cel oraz o to, w jaki sposób Chrystus odnosił się do niego i w nim funkcjonował. Bardzo Was zachęcam do tego, aby jeśli podobał Wam się ten filmik, to zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie, aby być na bieżąco z kolejnymi materiałami, albowiem już za tydzień powiemy sobie nieco więcej o najważniejszym prawie moralnym Starego Testamentu, mianowicie o dekalogu. Powiemy sobie, czy obowiązuje on nas, chrześcijan dzisiaj żyjących również, czy może wraz z zakonem został wypełniony w sposób całkowity w Jezusie Chrystusie. Tymczasem życzę Wam dobrej niedzieli, błogosławię Was, pozdrawiam i niech Bóg ma Was w swojej opiece. Do zobaczenia już niebawem.